Dzień dobry, moim gościem dzisiaj jest pani Aleksandra Wiśniewska, kandydatka na posłankę, lista Koalicji Obywatelskiej, Łódź numer 5. Dobrze pamiętam? Tak, panie redaktorze, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za jego przyjęcie. Pytanie fundamentalnie proste. Panie Aleksandro, czy pani jest prawdziwą Polką? Jak najbardziej. Tak? Jestem i Polką, i Tajką. De facto pochodzę z wielokulturowej rodziny. Ale wydaje mi się, że tak jak często mówi się na przykład, że jest się pół na pół, tak, ja nigdy uważałam, że to, że jestem Polką, nie sprawia, że jestem w jakimś mniejszym stopniu Tajką, czy też Tajką, nie sprawia, że jestem w mniejszym stopniu Polką. Natomiast czuję się przede wszystkim Polką i Europejką. Urodziłam się w Łodzi, wychowałam się na Bałtach w Łodzi i wychowała mnie polska babcia, więc przede wszystkim czuję się Polką, chociaż mam bardzo duży szacunek do kultury wschodu, do kultury mojej mamy. Czy pani jest mieszaną tak. Bałt i Bangkoku? Bałt i Bangkoku, tak? Dokładnie. Tak, tak, tak. Czyli tak. Mama jest z Bangkoku? Mama jest, urodziła się w Bangkoku, w bardzo wielodzietnej rodzinie. 9 rodzeństwa w slumsach Bangkoku. Do syna była córką chińskiego uchodźcy i Tajki. Mój tata jest Polakiem z Łodzi, tak? I urodziłam się w Łodzi, jestem łodzianką. A rodzice się, taką... przepraszam, poznali tam czy tu? Rodzice poznali się w Bangkoku. To było na początku lat 90., tak? Gdzie kapitalizm właśnie się de facto rozpoczynał u nas w Polsce po tutaj upadku żelaznej kurtyny, gdzie łatwo było różne przedsiębiorstwa rozpoczynać i gdzie oboje rodzice pracowali w tej branży, tak mama zajmując się masowo eksportem do Polski i do Europy Wschodniej również, różnego rodzaju produktów, które były zakupione w Tajlandii, tak, a tata skupował te produkty, no i wielka miłość pomimo wielu barier, tak. Czyli pani poniekąd jest, można powiedzieć, poza dzieckiem rodziców przede wszystkim, jasne, dzieckiem tej wielkiej zmiany 89 roku w Polsce. Gdyby nie Balcerowicz i wolny rynek, to może by pani nie przyszła na świat. To prawda. Wydaje mi się, że jestem taką, na pewno jest pewna nowoczesność, tak? Jestem taką nowoczesną Polką, jeżeli chodzi tutaj o moje pochodzenie wielokulturowe. No i na pewno byliśmy jedną z bardzo niewielu rodzin wielokulturowych, która wychowywała się w tamtych czasach w Łodzi. Pamiętam, no takie czasy dosyć ksenofobiczne na początku lat 90. Natomiast teraz jakby widzę, że ta wielokulturowość, która jest w ogóle w historii Łodzi, tak, tym miastem wielokulturowym, no tak zostawiam na pracę. Obiecana tak. Tam była, prawda? Tak, 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 to prawda. I widzę bardzo dużą otwartość, tak, bardzo dużą taką nowoczesność, europejskość. I to mnie ogromnie cieszy. Mówi pani, że to, co kiedyś było balastem, dzisiaj zaczęło być atutem? Wydaje mi się, że... Czy to zbyt optymistyczne? To znaczy, trudno powiedzieć, że atutem, tak? Chociaż na pewno w oczywisty sposób gdzieś tam odstaje w dalszym ciągu w pewnych środowiskach, tak? Czy w środowisku na przykład takiego świata peryferiów politycznych na pewno rzucam się w oczy, tak? Wśród tam panów Mariuszów, panów Zbigniewów i tak dalej. Natomiast na pewno ta otwartość i taki szacunek, fundamentalny szacunek do drugiego człowieka, niezależnie, tak, skąd pochodzi, kogo kocha, tak, i jak wygląda. Wydaje mi się, że to jest coś, co na pewno wyniosłam gdzieś z tej wielokulturowej rodziny i coś, co widzę w Łodzi w dzisiejszych czasach jest już powszechne. Proszę powiedzieć, co mnie bardzo cieszy, o co pani ta polityka, której młodzi Polacy, widzę po swoich córkach, raczej nie lubią. Więc, i starają się trzymać dystans. Więc panie redaktorze, ja całe swoje życie, jakby całe swoje dorosłe życie spędziłam starając się nieść pomoc i starając się służyć ofiarom skutków wojen na całym świecie. W różnych częściach świata, zaczynając od obozów dla uchodźców w Grecji, we Francji, tak, potem po Turcji, Jordanię, wojnę w Iraku, wojnę w Jemenie, wojnę na Ukrainie. I de facto zawsze rozumiałam taką służbę publiczną. I wiele osób już od dawna mnie namawiało do tego, żeby wrócić do Polski i się zaangażować. A w Iraku gdzie pani była? W Erbilu i w Mosulu. Mhm. Więc w 2017 roku pojechałam do Erbilu. Pierwszy raz pracowałam wtedy z ONZ-em w Jordanii nad planem alokacji syryjskich uchodźców do 5 państw, które wzięły największą ilość syryjskich uchodźców, czyli między innymi Libanu, Jordanii, Egiptu, Iraku i Turcji. I w tym czasie w irackim Kurdystanie w Erbilu panowało... Czy się pani przeflancowała, tak, z dalekiego wschodu, tak, na bliski? Tak, tak, z dalekiego wschodu na bliski wschód, to prawda. No i tam najpierw w 2017 roku byłam w Iraku w lipcu, podczas ostatnich dni bitwy Mosul, czyli odbijania
istnienia samozwańczego państwa, które było taką stolicą tego kalifatu w Iraku, tak? Z rąk Daesh, inaczej to IS. Wie, ISIS. Pani, to pani jest ryzykantką, bo to nie jest miejsce w tamtym czasie, gdzie kobieta myśląca poważnie o swojej przyszłości powinna być, prawda? No na pewno zawsze żyłam dosyć szybko i podejmowałam pewne ryzyka. Wydaje mi się, że wynikało to z tego, że w bardzo relatywnie młodym wieku, chyba przeciętnie młodszym niż moje rówieśnice, spotkałam się z pewnym cierpieniem dookoła, które po prostu tak rozdarło moją dotychczasową rzeczywistość i które wypchnęło mnie do... O którym pewnej odpowiedzialności. Gdzie pani się spotkała? I tutaj mówię jakby o takim chyba początku tych moich pierwszych doświadczeń humanitarnych. To w 2015 roku to były Wyspy Greckie, Wyspa Lesbos i to było takie apogeum kryzysu imigrantów i uchodźców, którzy próbowali jakby przedostać się, tak szukać w Europie jakiejś myki bezpieczeństwa. No i ja jako 21-letnia dziewczyna wtedy pojechałam jako wolontariuszka, która służyłam w obozach najpierw, w tak zwanym Moria Family Compound, gdzie po prostu padliśmy do snu w jedynych barakach, w których było ogrzewanie, kobiety, dzieci, osoby starsze, te, które mogły zamarznąć w nocy, w zimę, a jednocześnie pomagałam na brzegu i na morzu i wtedy taka dyrektywa unijna wchodziła w działanie, tak zwana EU Facilitation Directive, która traktowała o tym, że każda pomoc na morzu była kryminalizowana, co de facto doprowadzało do tego, że profesjonalne organizacje pozarządowe czy ONZ stały na brzegu w suchych butach. Mówiło się, jak rozpoznać ONZ, ONZ ma suche buty, tak? A cywile greccy, tak? I wolontariusze tacy jak ja po prostu rzucali się na pomoc. I pierwsze moje nocy na morzu udało nam się... Na morzu to znaczy w jakiejś kutrze, na tacy stateczku? Zostaliśmy, to było na brzegu, więc przez długi czas były na początku używane łodzie, a potem ta dyrektywa kryminalizująca pomoc humanitarną de facto groziła aresztowaniem. Więc wiele osób, które miały profesjonalne po prostu zespoły, które ratowały takie pontoniki, bo to nie były łodzie, które były gotowe do żeglugi morskiej, to były takie pontony, które przedostawały się w nocy podczas ciężkich sztormów z jednej strony na drugą. I wolontariusze mieli takie tak zwane spotting stations, które po prostu wypatrywało na przykład światło telefonu komórkowego na wodzie, tak, i które były w stanie powiedzieć, okej, dobrze, w takim razie łódź w niebezpieczeństwie znajduje się tutaj i tutaj. Wtedy informowaliśmy strażników granicznych albo po stronie greckiej, albo po stronie tureckiej, mówiąc, jest łódź w niebezpieczeństwie. I jak oni nie wypływali, to po prostu do wody rzucaliśmy się my. I panie redaktorze, moje pierwszej nocy na morzu, no udało nam się wyciągnąć... Umie pani pływać? Tak, oczywiście. Nurkowanie jest w ogóle takim sportem, którym całą rodziną od dzieciństwa de facto uprawiamy. Natomiast no, nigdy nie myślałam, że będzie mi dane jakby wyciągać z wody spanikowanych ludzi w stanie hipotermii, w tym również dzieci. I tej mojej pierwszej nocy na morzu 17 osób utonęło przy tureckim brzegu. No ja wtedy miałam 21 lat i jako Europejka. To już było po studiach? Jako Polka, to było podczas studiów, podczas ostatniego roku studiów na London School of Economics, gdzie studiowałam politologię i filozofię. I to było tak szokujące, tak traumatyzujące w tamtej chwili doświadczenie i takie też przekonujące mnie do tego, że nie zawsze wielkie instytucje, czy nie zawsze rządy odpowiedzą, tak? Że czasem odpowiedzialność do ratowania ludzkiego życia może sprowadzać się do jednostki, nawet młodej czy nieprzygotowanej. I jakby utwierdziło mnie to w przekonaniu, że ja muszę zrozumieć, co pcha matką, która wkłada swoje dziecko, na które ja bym nigdy, jakbym miała swoje dziecko, swojego dziecka nie włożyła, w taką desperacką podróż, zrozumieć ten cały system i móc wykorzystać może być może te najlepsze lata mojego życia, kiedy mogę podejmować pewne ryzyka, kiedy jeszcze nie mam własnej rodziny, do tego, żeby empirycznie zrozumieć. Ale właśnie pani mówiła o desperackiej podróży. Czy to nie było trochę, czy z pani punkt, bo można by powiedzieć, to nawet jest zarzut pani przeciwników politycznych, że jest pani dzieckiem przywileju, mogłaby sobie pani mieszkać w centrum Londynu, Nowego Jorku, a pani się pcha do Jemenu, do Iraku. Tak, więc... Rodzice nie mówili, Ola, po co ci to? No, daj spokój. No bardzo często mówili. Bardzo często moja cała najbliższa rodzina się buntowała przeciwko ścieżkom, które wybrałam, ale też zrozumieli, że
Ja mam dosyć silną osobowość i trudno mi było namówić do odwrotu. Nie da się pani poskromić. I na pewno wielokrotnie no musiałam filtrować pewne informacje, które z miejsc, z których byłam i z tego, co się działo. Natomiast były czasy, kiedy po prostu oczywiście siedziała rodzina w Łodzi, kiedy ja przechodziłam malarię w Jemenie na przykład, tak, w 2000, na początku 2020 roku, przed wybuchem pandemii. Czy takie sytuacje, w których po prostu, nie wiem, gdzieś byłam w Charkowie, tak, gdzie no, rakieta leci kilkadziesiąt sekund de facto z Federacji Rosyjskiej do Charkowa, my tam zakładaliśmy bazę. Więc na pewno wielokrotnie się mnie martwili, ale ja postanowiłam jakby iść zupełnie inną i swoją ścieżką. I wśród tych ataków, tak, które szły w moim kierunku, wielu różnych ataków w ciągu tych ostatnich tygodni, na pewno to, co mnie jakoś tak uderzyło, to to, że jestem kobietą relatywnie młodą, tak, i na pewno i mówi się tak, o to na pewno jest jakieś środowisko przedsiębiorcze za nią, albo jakiś produkt PR, albo jakaś wymuszka i tak dalej. Jakby to było tak ubezwłasnowalniające, jakbym nie miała własnego rozumu, jakbym nie miała własnej woli, jakbym nie miała własnej osobowości. Natomiast jeżeli przez te wszystkie lata skala cierpienia, skala upadających pertraktacji pokojowych, którą widziałam, skala niesprawiedliwości w tych różnych miejscach mnie mimo wszystko nie odwróciła do tego, żeby starać się zrozumieć wojnę empirycznie, po to, żeby kiedyś za wiele lat być może móc przyłożyć swoją małą cegiełkę do tego, żeby tym wojnom zapobiegać, żeby ulżyć cierpieniu. A ta wojna polityczna w Polsce jest oczywiście nieporównywalna do tragedii tamtych ludzi, ale też stanowi wyzwanie emocjonalne przynajmniej, prawda? Dlatego zadałem to pytanie, po co to pani było? No na pewno... Nie brud, inna wojna. Tak. Wydaje mi się, że... Ja tylko się śmiałem, bo w jednym z wywiadów pani powiedziała, że chciałam być na pierwszej linii ognia, to już pomyślałem sobie, że już pani zorientowała się dość szybko, co to jest, jak do pani strzelają i poparzyć się też już pani udało. Oczywiście, ale myślę, że no oczywiście te ataki miały na celu jakby mnie troszeczkę zaszczuć, czy złamać, czy żebym się wycofała. Kto atakował? No przede wszystkim media prawicowe, TVP namiętnie, z ogromną namiętnością, tak. A takiego paragrafu, co było największym problemem, że młoda, czy że ojciec przedsiębiorca, czy że Koalicja Obywatelska, studia za granicą, co ich najbardziej uwiera w pani? Nie wiem do końca, co jest takiego we mnie, tak, co powoduje taki strach, tak, w moich adwersarzach politycznych, czy wśród prawicowych mediów, czy wśród suwerennej Polski, gdzie oficjalne konto na Twitterze, tak, wchodziło w jakieś dywagacje, tak, na temat jakiejś mojej garderoby śmieszne i nieprawdziwe. Jest pani bardzo elegancko stonowana, ubrana. Do czego się mogli przyczepić? Przyczepili się, powiedzieli, była jakaś sugestia, zdjęcie z jakiejś konferencji prasowej, tak? I była jakaś sugestia, że mój pasek to na pewno jest jakiś pasek z jakichś najwyższych półek modowych, mimo tego, że to był normalny pasek, jakiś nowy. A to był zwykły Gucci, tak? Tak, zwykły, normalny pasek i do tego doszedł jeszcze komentarz, za ile takich pasków można kupić tam obiad dzieciom w Syrii. Taki prześmiewczy komentarz, to po prostu był mały, małostkowy. Nie wierzyłam, że oficjalne konto partii politycznej może posuwa się do czegoś takiego, że kandydatkę numer 5 z Łodzi w taki sposób będą atakować. Natomiast ja traktuję głównie te ataki jako próbę wycofania jakiejś osoby, która stara się o jakąś postawę obywatelską, która po prostu jest niewygodna. A kto jest na wojnie politycznej bardziej brutalny? Wrogowie z innej listy, czy koleżanki i koledzy z tej samej? Różnie mówią w partii. Oczywiście różnie mówią i tutaj cytat. Czy friendly fire friendly też fire. Było? To znaczy, wie pan, panie redaktorze, wydaje mi się, że wchodzę do tego świata politycznego i na pewno nie miałam złudzeń, nie miałam naiwności i zdaję sobie sprawę także w systemie wyborczym, który jest w Polsce, oczywiście te mandaty na listach mogą uznawać się za wzajemnie wykluczające, tak. Natomiast uważam, że są pewnych rzeczy, do których ja się nie posunę. I są pewne rzeczy, które środowisko, które reprezentuje, czyli młodych, dynamicznych ludzi spoza świata polityki, głęboko ideowych, którzy mnie wspierają teraz w kampanii po mój sztab, to również się nie posunie, więc na pewno nie będziemy odpowiadać tak pięknym za nadobne. Ja teraz stoję bardzo mocno, tak, na dwóch nogach, idę dalej, skupiając się na wizji Polski, jaką chcemy walczyć na przyszłości. Powiedział, czy pani stosuje politykę, podejście chrześcijańskie, czy pamiętając o posągach w Bangkoku buddyjskie?
No na pewno, jak myśleliśmy, jak myślę o polskiej kulturze, tak, która mnie wychowała, tak, i polska literatura, polska sztuka, również przez pewien czas miałam epizod odchodzenia do szkoły katolickiej, tak, mimo tego, że jakby nie posiadam wiary, to mam ogromny szacunek, tak, do jakiejś takiej triady chrześcijańskiej, do tych wartości. I mimo tego, że no, Kościół jako instytucja w Polsce w tym momencie wypacza znaczenie, tej ewangeliczne znaczenie chrześcijaństwa, jest przede wszystkim instytucją polityczną w bardzo bliskim sojuszu tronu z ołtarzem u nas, tak, z partią rządzącą, no to ja wierzę w to, że są pewne postawy, które są szlachetne i są pewne postawy, które są szkaradne. I wierzę w to, że również w świecie politycznym, który dla wielu osób młodych, w moim wieku, dla moich rówieśników, z definicji jest jakimś bagnem, w które w ogóle nie można tam patrzeć, nie można w to wchodzić, tak? To nie musi być taka tautologia, to nie musi być ten błąd logiczny. I ja wierzę w to, że są wśród nas ludzie dobrzy, którzy po prostu podejmują pewne trudne wybory i pchają się w miejsca, które są trudne. Wie pani, ja pamiętam, tak? Po tego, co pani mówi, co mi mówił prawie 20 lat temu Tadeusz Mazowiecki, który mówi, wie pani, ja rozumiem już w zasadzie, że młodzi się w ogóle nie garną do polityki, bo to wymaga swoistego, nawet powiedział, heroizmu. Można gdzie indziej żyć wygodniej, lżej, zarabiać więcej, mieć mniej stresów. Dokładnie. To dlaczego pani jednak zdecydowała, że pani chce mieć więcej stresów, żyć mniej wygodnie? Myślę, że zawsze moje wybory były podyktowane takim zastanowieniem się tego, gdzie dookoła mnie jest jakaś rana na mapie świata, która krwawi, gdzie ja mogę przyłożyć swój bandaż i swoje ręce, jakieś swoje umiejętności do tego, żeby trochę ulżyć jakiemuś cierpieniu. Natomiast problem jest taki, że w organizacjach pozarządowych czy w organizacjach humanitarnych one zawsze odpowiadają no, oczywiście na pewne symptomy, tak? Na pewne reperkusje czy skutki upadających państw na przykład, czy wojen, tak? A nigdy na przyczynę. I szczególnie w obliczu tej wojny, która dzieje się nad naszą wschodnią granicą, no, na której spędziłam 12 miesięcy prowadząc misję organizacji Intersos, włoskiej agendy międzynarodowej, widząc rolę, jaką Polska ma do odegrania na arenie międzynarodowej, jakie nasze społeczeństwo obywatelskie ma do odegrania, widząc erozję demokratycznych instytucji, które mają miejsce w Polsce już od lat, tak? Czułam, że... Właśnie pytanie, czy my nie jesteśmy na prostej drodze, żeby za chwilę być failed state, jak mówią. Dokładnie. Czyli przegranym państwem. Dokładnie, dokładnie. Ja akurat z wykształcenia, czy jestem magistrem polityki publicznej, ale specjalizowałam się w współczesnej strategii militarnej i w odbudowywaniu upadłych państw. Polska jeszcze nie jest państwem upadłym, ale mam często wrażenie, że po prostu obserwując to, co się dzieje obecnie w państwie, że nasza władza, nasza partia rządząca traktuje po pierwsze Polaków przedmiotowo, a nie podmiotowo, jak taką szarą, głupią masę owiec, które można prowadzić na klif. I we mnie nie ma na to zgody. Same skoczą? Mam nadzieję, że nie. Natomiast przez mechanizmy, które po prostu partia rządząca sobie wykształciła przez te 8 lat władzy, zakłamania, po prostu propagandowych demonów. Żyjemy w tych bańkach, w których bardzo trudno o przekaz tak na tą drugą stronę. I teraz no, ja zobowiązuję się do tego, że łącznie z młodą grupą ludzi, które prowadzę, będziemy nakłaniać każdą osobę do tego 15 października, żeby poszła zagłosowała na jak pani to zrobi? Jak chcecie to zrobić? Tak. Żeby przekonać nie tylko nieprzekonanych, tak, ale obojętnych. Przede wszystkim wydaje mi się, że trzeba pokazać... Jeszcze tak, podpytanie, jak pani tłumaczy skalę tej powszechność, masowość tej obojętności wśród młodych Polek, Polaków? Więc wydaje mi się, że ta obojętność wynika z tego, że po pierwsze czujemy się niereprezentowani, tak? Że mimo wszystko, jeżeli bierzemy pod uwagę przeciętnego parlamentarzystę, tak, wiek, płeć, tak, no to bardzo często mieliśmy w Polsce rządy, w których było właśnie więcej Mariuszy czy Zbigniewów niż kobiet, tak, czy, i czujemy się niereprezentowani. To jest, proszę, się... do Błaszczaka, czy do obu panów. Natomiast więc czujemy się niereprezentowani,
Natomiast wierzę, że młodzi się bardzo angażują, tylko angażują się przez inne mechanizmy polityczne, czyli na przykład wychodzą na ulicę i protestują, ale w kwestiach, które są dla nich ważne, czyli na przykład dotyczących bardziej kryzysu klimatycznego, dotyczących praw kobiet, które są prawami człowieka, które się zapomina w tym państwie, że są prawami człowieka, tak? Ale te przestrzenie mimo wszystko, na przykład pójścia do urny, te przestrzenie debaty politycznej w mediach ograniczają się głównie do pokolenia naszych rodziców, naszych dziadków. I teraz ja próbuję przekonać tych młodych ludzi, że tak jak państwo, tak jak wy, tak, 30 lat temu, ponad 30 lat temu walczyliście o demokratyczną Polskę, tak teraz pora na to, żebyśmy my, szanując wasze osiągnięcia, dołączyli się do tej walki. Dlaczego? Dlatego, bo alternatywa do naszego zaangażowania, tak, być może jest taka, mam nadzieję, że nie jest, ale być może jest taka, że 16 października budzimy się w państwie. Ja właśnie jestem przerażony czasem, bo tak myślą, że za chwilę będziemy mieli ludzi w pani wieku, młodszych, albo jeszcze młodszych, dekadę młodszych, którzy za chwilę niechcący zostaną przegranym pokoleniem na dzień dobry. Dokładnie. I gdzie z jednej strony urodziliśmy się, ja nie akurat, ale potem pokolenie jeszcze młodsze ode mnie, urodziło się w państwie, które było demokratyczne, gdzie byliśmy w Unii Europejskiej, gdzie byliśmy w NATO i trochę to jest tak jakby z wodą w kranie, tak, z tą demokracją, że dopóki się tej wody w kranie nie zakręci, to jakby wszystko by było w porządku. I teraz, ponieważ w swoim życiu widziałam tą erozję praw człowieka, demokracji, upadające instytucje w wielu państwach na świecie, to wydaje mi się, że paradoksalnie od momentu dehumanizacji drugiego człowieka, gdzie na przykład są faszyzujące partie jak Konfederacja, tak, od tej populistycznej demagogii, odbierania praw kawałek po kawałku, sądy, media, praworządność i tak dalej, do momentu rozlewu krwi, tam wcale nie ma tyle czasu. To niech pani powie, dlaczego tak wiele młodych Polek, nie tylko młodych Polaków, a tych młodych Polek popiera Konfederację? Wydaje mi się, że Konfederacja w bardzo umiejętny technicznie sposób potrafiła stworzyć pewną maszynę, tak? Czy tworzy pewną maszynę, którą PiS już ma. Wy w Platformie nie wiecie, czy w koalicji, że jest TikTok? Ja staram się działać teraz na TikToku, tak? Więc zapraszam też Państwa na ten kanał. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o tutaj tą maszynę TikToka i maszynę dotarcia tak do młodych ludzi, to oni robią w sposób ekstremalnie sprawny. I to, co mnie przeraża, to, że pod takim płaszczykiem takich eleganckiego garniturku, tak, kryje się po prostu demon jakiegoś narodowego socjalizmu. I ja jako łodzianka... Mocno, tak, wie pani, mocno. Uważam, że nie powinniśmy tego rozwadniać. No tak, nacjonalizm plus socjalizm to chyba tak razem się sumuje. Oczywiście, natomiast jakby pochodząc jeszcze, jakby szanując historię naszego państwa, jako łodzianka, gdzie mieliśmy wielkie getto w Litzmannstadt, gdzie mieliśmy małe Auschwitz, tak, gdzie oboje moich dziadków po obu stronach rodziny polskiej, pradziad został zamordowany przez Gestapo, próbując organizować dywersje w fabrykach Grochmana i Scheiblera w Łodzi, a gdzie prababcia zginęła w bombardowaniu Warszawy. Nie wyobrażam sobie po prostu, że możemy mieć partię, która posuwa się do sloganów, które do tego stopnia nie szanują gehenny naszej historii. O antysemityzmie, o wszystkim tak naprawdę, bo każdy z tych sloganów nawiązuje po prostu w przerażający sposób, tak, do demonów, które raz już sprawiły, że miliony ludzi umarło w naszym państwie, zginęły. I we mnie nie ma na to zgody. I tym bardziej chciałabym aktywizować młodych, żeby nie głosowali na faszyzujące partie, tylko głosowali na demokratyczną opozycję. Natomiast zdaję sobie sprawę też, że język, który używamy w ogóle w naszej debacie politycznej, po pierwsze jest nie tylko ekstremalnie polaryzujący, ale jest nienawistny i pogardliwy. I to jest język, i to jest polemika, do którego ja na przykład, z którego ja nie chcę korzystać i który wydaje mi się, że wydaje się młodym ludziom taki odpychający. Dlatego, bo jest zbędnie upolityczniony, a jednocześnie zdemoralizowany. I co mam na myśli, to, że tak jak wspominałam panu redaktorowi, no ja jestem humanistką w jakiś sposób, ja wierzę w dobro ludzi, zasady ufam ludziom, bo inaczej nie można budować zespołów. Chociaż nawet wchodząc w politykę... Nawet po ostatnich tygodniach. A propos tutaj ufania ludzi po ostatnich tygodniach, jak oczywiście jak działo się ten taki sztorm z różnych stron, tak? No i myśleliśmy sobie, jak ten zespół, musimy zwinąć żagiel, tak? Musimy przejść przez ten sztorm i teraz wypłynęliśmy na inne wody, idziemy dalej, tak? Po rejestracji komitetów wyborczych. Ale myślałam sobie o poezji, dlatego, bo każdy ma jakiś rodzaj ucieczki przed okrutnieństwem świata, czytaniu. I dla mnie na przykład to, co mi na wojnach pozwalało przetrwać i to, co również te... Ale mi do Whitmana pasuje. Jak co,
co również te prawicowe trole, tak, również atakowało, próbując mnie ośmieszyć, tak, no to na przykład, że no na wojnie co możesz robić, żeby przetrwać? Albo robisz pompki, tak, na przykład, albo ja czytałam poezję, jednym z takich wierszy, do którego wróciłam przez te ostatnie dwa tygodnie, które były trudne po prostu przetrwania, to jest wiersz Hadasy Rubin, polsko-żydowskiej pisarki, która widzisz napisała, go to został przetłumaczony na polski. I tam są takie fragmenty, parafrazując: i niechaj serca nie zhańbi nienawiść. Niech myśl potrafi zrozumieć. Być tak silną, żeby pojąć przestrzeń, w której nie mieści się przemoc języków. Ale jak do pani strzelają, to tak? Poezja uodparnia, wzmacnia, czy jeszcze bardzo rozbraja, że to popada człowiek w melancholię? Myślę, że wzmacnia. Sentymentalizm jakiś. Na przykład, wie pan, Nelson Mandela na Robben Island, jak był więziony przez wiele, wiele lat. 18 lat na Robben Island. To jest taki wiersz Williama Henleya Invictus, w którym mówi... Oglądała pani może film? Film? Z Morganem Freemanem? Tak, oczywiście, oczywiście również. Natomiast rzeczywiście te ostatnie wersy tego wiersza: it matters no how straight the gate, how charged with punishment the straw. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Jak myślałam sobie po prostu, no tak, nawalają we mnie. Nawalają we mnie ze wszystkich stron. Ale co, Wiśniewska? Czy wolałaś nie wiedzieć, że ta polemika jest okrutna, że mechanizmy po prostu generowania sieci troli prawicowych mediów nie będą w ciebie walić? Może to dobrze, że ten ostrzał, ten chrzest ognia, tak, pojawił się na tym etapie, a nie, załóżmy, dwa lata na przykład służby w parlamencie. A czego się pani dowiedziała, tak, przez ostatni miesiąc, czego pani nie nauczyli na Oksfordzie? Na pewno dowiedziałam się tego, jak łatwo wygenerować poprzez sieć pomówień i kłamstw nagonkę na drugiego człowieka, który niszczy. Bo nad życiorys pani skompilowali nowy. Wszystko, nawet od życiorysu, tak, po różne kwestie rodzinne i też ze względu na to, że ubiegam się o służbę publiczną, tak, pozwoliłam sobie skompilować po prostu taki link, tak, pod którym wrzuciłam wszystkie swoje zaświadczenia, wszystkie zaświadczenia pracy, dyplomy i tak dalej, którym podzieliłam się również z panem redaktorem i z wolnymi mediami, które udostępniłam wielu dziennikarzom, między innymi Forbes, Gazeta Wyborcza, Interia, Newsweek skorzystały z tego, jednoznacznie stając po stronie prawdy, za co również jestem wdzięczna. Janina Ochojska, mój autorytet, tak, i założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, tak, również się opowiadała. Tak, na pani wyrazu. Tak, więc jakby cieszę się, że jakby z tego udało się wyjść i mogę iść dalej. Natomiast na pewno to, czego się nauczyłam, to jak czują się, tak, parlamentarzyści, niektórzy wybitni polscy parlamentarzyści, którzy po prostu w Koalicji Obywatelskiej, w innych ugrupowaniach, dzień w dzień są szczuci, tak, przez prawicowe media. Tak właśnie, tak? Przed sekundą, siedząc tu w bistro naprzeciw, za każdym razem w czwartek spotykam posłów opozycji. Niektórzy mówią, że fajnie będą mieli spokój, jak zostaną wybrani, mają 4 lata spokojnego życia, ale ja nie wiem, czy chciałbym 4 lat tego spokojnego życia, za którym pani chyba tęskni, biorąc pod uwagę, tak, za niespokojnym, tak, skoro ten budynek z 300 metrów stąd jest poniekąd obiektem pani marzeń. Myślę, że nie jest obiektem marzeń. Dlatego, bo jak myślę sobie o szczęściu, tak, to myślę sobie o tym, żeby kiedyś mieć rodzinę, tak, żeby kiedyś móc na przykład czytać literaturę, żeby nauczyć się piec chleb, na przykład takie rzeczy, tak, ale zdaję sobie sprawę, że żeby te rzeczy były możliwe, nie tylko dla mnie, ale dla wielu moich rówieśników w tym kraju, to musimy po prostu na bardzo poważnie brać wyzwania polityczne, które stoją przed Polską, przed naszym społeczeństwem, a nie tylko jakby gonić własny ogon w tej... co się dzieje w obecnym świecie politycznym. I polityka kojarzy mi się z taką bardzo trudną walką. Ale jeżeli ja potrafię jedną rzecz, panie redaktorze, to wydaje mi się, że potrafię zagryźć zęby i z takim i walczyć po prostu. Używając formuły azjatyckiej, przyczajony tygrys, ukryty smok, tak? No, na pewno mam w sobie takiego dużego... tygrysa. Dużą determinację. I jak obiorę kierunek, który uważam za słuszny, a mam nadzieję, że
będzie mi dane reprezentować moje rodzinne miasto w Sejmie, uważam to za słuszną walkę, to te wszystkie ataki, które się wydarzyły, tylko sprawiają, że jestem przekonana, że ta walka ma głęboki sens i ta zmiana jest potrzebna natychmiast. I mam nadzieję, że to, co się wydarzyło mi, nigdy się nie przydarzy żadnemu młodemu, kompetentnemu człowiekowi, który będzie się zastanawiać, czy wchodzić w świecie polityczne. A myśli pani, że atakowano panią bardziej z rozdzielnika, że tak powiem, politycznego, czy był to, czy było takie, w tym taki podtekst, it was more personal, że młoda dziewczyna za dobrze i skopiemy tak profilaktycznie, żeby się nie czuła za dobrze. Na pewno łatwiej dołączyć się do nagonki, kiedy myśli się, że to będzie jeden z wielu głosów targetujący człowieka, który może jest w jakiś sensie może na tyle wielowymiarowy w jakiś sposób, że jego to i tak nie dotknie, bo i tak ma za dobrze. Tak? I teraz te wszystkie ataki, które dotyczyły również mojego środowiska rodzinnego, na przykład różne absolutnie absurdalne insynuacje, tak? Z jednej strony jakby nie rozumieją trochę tego, że no ja spędziłam ostatnie kilka lat życia, żyjąc często w warunkach gorszych niż większość psów, panów suwerennej Polski, tak? I każda nie jedzie się na wojnę, jeżeli się nie ma takiej świadomości, że a nóż można nie wrócić. I pożegnanie zawsze z rodziną jest trudne. I zawsze żegnam się tak z babcią, która mnie przeklina i błogosławi, tak? Która daje mi jakiś symboliczny różaniec na drogę. Mówi, Oleńka, lubię sobie, że to jest twoja ostatnia wojna. I wtedy wyjeżdżam, ale... A przed kampanią babcia tego nie powiedziała? No babcia jest chroniona taką tarczą antyrakietową przed tym, co się dzieje w mediach. Czyli babcia nie wie, że pani kandyduje? Wie, że kandyduje, ale babcia jest bardzo silną zwolenniczką Polski Demokratycznej i na pewno będzie głosować. Więc to jest akurat jest wspaniałe i moja babcia Tereska, jak wiele babci wychowało mnie na taką po prostu na taką polską dziewczynę, patriotkę również, która kocha swój kraj, tak, która będzie o niego walczyć. Tak? Klamer swoistą, bo pani powiedziała, że od 2015, jeśli dobrze zarejestrowałem, tak, jeździ pani na tę misję. 2015 to był ten rok, kiedy PiS na cudzysłów imigrantach wjechał do władzy. Po 8 latach mamy ten sam temat, za chwilę pytanie w referendum, tak, aferę wizową. Co by powiedzieć, co jaka osoba, że tak powiem, prawdziwa Polka, ale nie etnicznie, 100% Polska. Co by pani powiedziała Polakom, którzy się boją tych przybyszów z zagranicy, szczuci, podpuszczani od lat? Jakby pani okiełznała te demony strachu i obaw? No na pewno wydaje mi się, że powiedziałabym, że jakiekolwiek pytanie, które ma dotyczyć polityki migracyjnej, to nie jest pytanie na referendum. I to obecnie, co robi partia rządząca, tak, no to jest po prostu, po pierwsze, skrajna, rażąca hipokryzja. Pani o wizach czy o referendum? O wizach, o referendum, o tej całej aferze, także z jednej strony dajemy tutaj takie pytanie referendalne, które oczywiście dehumanizuje drugiego człowieka w potrzebie i które de facto tylko spycha Polskę w dalszą zaściankowość na europejskiej arenie politycznej, gdzie nie dołączamy się do jakichkolwiek sojuszy, które mogą merytorycznie debatować o polityce migracyjnej i uchodźczej, tylko po prostu nas jeszcze ośmieszać i alienować, tak, wśród innych narodów, na regionalnie i międzynarodowo. Ale z drugiej strony to, co w tym momencie oferuje partia rządząca, czy niczego nie oferuje, to jest tak, z jednej strony nie mamy ani kontroli, ani zrozumienia przepływu ludzi, a z drugiej strony odwracamy się i dehumanizujemy drugiego człowieka w potrzebie. I teraz ja wierzę, że nas jako, że w ogóle polityka migracyjna, polityka uchodźcza, to jest bardzo, to jest jedna z najtrudniejszych, wydaje mi się, obszarów w polityce, która wymaga bezwzględnie ekspertyzy, zrozumienia, dlaczego ci ludzie uciekają, zrozumienia tych teraz dziur w tym systemie migracyjnym, ale również pewnych modeli świata, tak? I tego, że istnieją modele polityki migracyjnej, jak model kanadyjski, czy model francuski, czy inne modele, na których możemy się w jakiś sposób wzorować, uczyć się z ich błędów również. I musimy do tego tematu podchodzić nie emocjonalnie, a merytorycznie. I to, co się teraz wydarzyło w moim rodzinnym mieście w Łodzi, tak, z tym centrum wydawania, z centrum wizowym i z dymisją ministra, jest szokujące. Willkommen Kultur, Polish Style, można by powiedzieć, tak? No tak, jest jakimś totalnym
wypaczeniem, hipokryzją i de facto jest konkurencją dla paramyfijnego państwa Białorusi, Łukaszenki, tak? No to jest de facto konkurencyjny model w tym sposobie zrozumienia, wykorzystujący oczywiście ludzkie cierpienie i bojkotujące jakąkolwiek merytoryczną dyskusję. I natomiast wierzę, tak, że stać nas na spojrzenie na te wielkie wyzwania, jakim na przykład jest kryzys migracyjny na świecie, który będzie się tylko zwiększał poprzez kryzys klimatyczny. Na kryzys klimatyczny, tak, na kwestie bezpieczeństwa w obliczu wojny, tak, z Zachód, Rosja, na kwestie dotyczące wzrostu gospodarczego, tak, z naszą galopującą inflacją, tak, gdzie po prostu jest żenujące, w jakim gospodarczym momencie jesteśmy, mimo potencjału, który Polska ma, w sposób merytoryczny. I możemy mieć lepszą wizję polskiej przyszłości, nie tylko skupiając się na tych niesnaskach wczoraj i na właśnie takim gonieniu własnego ogona, i na takim kolesiostwie, w czym tkwi obecnie partia rządząca. I wierzę, że żeby to się wydarzyło, to do tej walki musi się dołączyć moje pokolenie. A dlaczego Koalicja Obywatelska? Dlatego, bo wydaje mi się, że Koalicja Obywatelska ma największy potencjał do tego, żeby stworzyć, i już tworzę, tak, oczywiście bardzo szeroką koalicję bieżących parlamentarzystów, ale również spoza świata polityki, gdzie ja tu otrzymałam zaufanie, ale również takie osoby, które głęboko szanuję, tak jak na przykład profesor Adam Bodnar, tak, które są w stanie namówić jak największą ilość osób do wykorzystania swojego głosu, zagłosowania na opozycję demokratyczną i sprzeciwienia się po prostu obecnej partii rządzącej. I ja mam bardzo głęboki szacunek w sobie do ogromnej determinacji, którą pokazuje sobie przez lata w tym momencie Donald Tusk już. I głęboko wierzę, że jeżeli ja w jakiś sposób mogę zaoferować inny rodzaj umiejętności, czy merytoryki, czy w inne tematy, tak żeby poszerzyć elektorat Koalicji Obywatelskiej również o trochę młodszy elektorat i zawalczyć o tych ludzi, którzy są obojętni, którzy mają dylemat moralny, czy zagłosować, czy nie, którzy mają dość głosowania na mniejsze zło, tak, to ja zobowiązuję się do tego, żeby to zrobić. Ja zapytałem, dlaczego KO, bo pani skończyła London School of Economics, moja młodsza córka też i ma poglądy zdecydowanie bardziej lewicowe niż moje, więc to lewicowe nastawienie na LSI jej nie przeszkadzało, ale niektórzy jej koledzy skarżyli mi się, że mieli poczucie, że są poddawani takiej polityczno-poprawnościowej tresurze tam. Tak, również przyznam, że London School of Economics, tak, i część uczelni brytyjskich, ale szczególnie London School of Economics, która jest w ogóle jedną z pierwszych uczelni, która przyjmowała kobiety w Wielkiej Brytanii, która bardzo intensywnie pracowała z ruchem robotniczym. To Bernard Shaw chyba wymyślił, tak, prawda? Dokładnie Bernard Shaw. Na pewno jest bardzo mocno związana z taką tradycją intelektualną, która jest bardzo politycznie poprawna, a ja uważam, szczerze mówiąc, panie redaktorze, że poprawność polityczna, patrząc na międzynarodową politykę, szczególnie na Zachód, tak, czy na przykład na amerykańską politykę, to ta political correctness, czy poprawność polityczna, jest demonem i jest strzelaniem sobie w stopę. Dlaczego? Dlatego, bo w momencie, w którym na LSE czasem tak było, tak, pojawiały się pewne bardziej kontrowersyjne wykłady i pewnych osób się nie dopuszczało do głosu. I do czego to doprowadza? Do tego to doprowadza, że po kilku latach... Trump albo Brexit. Dokładnie, że po kilku latach marginalizacja jakiejś części społeczeństwa, jak u nas, tak, gdzie nasza liberalna klasa demokratyczna po przejściu do Unii Europejskiej jakby z jednej strony rosła w siłę, a z drugiej strony tak wiele osób w mniejszych miejscowościach czuło się wykluczone z tego wzrostu, tak? Tak teraz na przykład mamy Konfederację, która mówi do tych często zmarginalizowanych mężczyzn, tak? No to wydaje mi się, że co musimy zrobić, to zamiast alienować i mówić, tam nie patrzymy, tak? Na tego demona nie patrzymy, on nie istnieje, tak? To musimy otwierać dyskusję. I językiem, którym chcę mówić do ludzi młodych, bo jest mi najbliższe, to nie jest tylko język taki roszczeniowy, bojkotowania pewnych systemów, tylko to jest język tego, że słuchajcie, jeżeli chcemy wspólnie, tak, zawalczyć o lepszy świat, to musimy bezwzględnie rozumieć systemy instytucji, systemy praworządności, ONZ, sektor prywatny, rządy różnych państw, do tego, żeby tworzyć jak najszerszą koalicję osób w różnych organizacjach i je zmieniać od środka. A nie jakby wywalać stół albo palić samochody. I język, który chcę mówić, to też jest język brania odpowiedzialności. Czyli to jest coś, co może Konfederacja robi, ale w taki sposób, który jest po prostu karykaturą, tak? Czyli mówienia,
Ja wierzę w to, że z jednej strony musimy dbać o tym, żeby państwo było troskliwe, opiekuńcze, żeby wprowadzić etos służby do polityki, ale z drugiej strony wierzę w to, że każdy z nas ma odpowiedzialność. I jeżeli każdy z nas nie spojrzy na to, co my indywidualnie robimy albo nie robimy, żeby wzniecać tylko tak, te rany, które jątrzą nasz kraj w tym momencie, czy naszą obojętnością, czy biernością, pozwalać na to po prostu, żeby partie prawicowo-nacjonalistyczne rosły w siłę, to po prostu możemy obudzić się w świecie, z którego dużo trudniej będzie nam wyjść, tak, za 4 lata. I teraz, więc ja wierzę w tą siłę jednostki, wierzę w to, że każdy z nas jest potrzebny i każdy z nas może w jakiś sposób w małym aspekcie zmieniać świat, albo może to robić na frontach, a może to robić na podwórku swojej kamienicy w Łodzi. Wspomniała pani z szacunkiem o Donaldzie Tusku. Czy to nie jest dziaders? Wielu młodych Polaków tak mówi. To jest dziadrus, on nie adresuje naszych problemów. Mhm. Czy powiem mówiąc, he doesn't relate, tak? Znaczy, czy nie zwróciłabym się tak chyba do nikogo takim słowem, bo też zależy mi na tym, żeby mówić innym językiem, mówić językiem, które bezwzględnie pokazuje, ale który mimo wszystko jest językiem, który szanuje drugiego człowieka. I teraz, co potrzebujemy zrobić, to potrzebujemy tworzyć międzypokoleniowe przestrzenie debaty, gdzie jest miejsce dla pokoleń naszych dziadków, naszych rodziców, dla naszego pokolenia i dla młodszych pokoleń również, ale potrzebujemy to oczywiście robić pod silnymi liderami, którzy są w stanie przeciwstawić się złu teraz w naszym kraju. I na pewno jest wiele różnych liderów politycznych, którzy może mieć do tego potencjał, ale od lat, tak, tym głównym liderem na scenie opozycyjnej jest oczywiście przewodniczący Donald Tusk, tak? I ja ogromnie wierzę w ten potencjał. I w tym momencie musimy być silni i ja wierzę, że ludzie, którzy są prawdziwie silni, to nie są ludzie, czy ludzie, którzy są prawdziwie prawi, może tak z moralnego punktu widzenia, to nie są ludzie, którzy są prawi i moralni, bo są zbyt słabi, czy nie mają narzędzia do wykonywania zła. Jest wiele ludzi, którzy na przykład, kiedy się wzmocnią finansowo, w różne, mają inne narzędzia, nagle wychodzi z nich zło. Wierzę, że prawdziwy człowiek, który jest prawy, to jest człowiek, który ma siłę osobowości, narzędzi, budżetów, zespołów do tego, żeby robić dobro albo zło, ale zawsze wybiera dobro. Czy jest tajemnicą to, kto zaproponował pani kandydowanie, chyba że to pani zaproponowała, że chciałaby kandydować. Jak to było? Kandydowanie zaproponowali moi serdeczni przyjaciele, młodzież de facto, która od dawna upatruje we mnie jakiegoś takiego swojego mentora. I co, zgłosiła się pani do Platformy, że oto jestem? Czy jak to wygląda? To najpierw to środowisko młode powiedziało mi: Ola, czy to nie czas, żebyś wracała? Tak, my za tobą pójdziemy, ale niekoniecznie chcemy teraz jechać na Ukrainę, tak? Więc może ty byś się zastanawiała, co zrobić, szczególnie w obliczu tych najbliższych wyborów parlamentarnych. No i teraz jeżdżąc między Ukrainą a Polską, a spędzałam 8 tygodni, czyli 2 miesiące na Ukrainie, 6 dni w Polsce, 8 tygodni na Ukrainie, 6 dni w Polsce, tak jest obowiązkowy cykl. Zaczęłam rozmowy tutaj z opozycją w Łodzi, po prostu gdzieś mówiąc, że być może to jest ten moment dla mnie, w którym rozważam zmianę pewnych narzędzi. Co pani powiedzieli? Że oczywiście moja kandydatura, jak każda inna kandydatura, została rozważona tak tutaj w gremium zarządu Platformy Obywatelskiej w regionie łódzkim, tak, i otrzymała pozytywną rekomendację. Wydaje mi się, że za pewną wartość widać było gdzieś moją dotychczasową ścieżkę, tak. Ja nie jestem ze świata polityki, nie jestem ze świata młodzieżówki. Posługiwałam się zupełnie innym modelem takiego pójścia w świat jak najdalej, tak, zrobienia czegoś przydatnego i potem powrotu z rękoma, które być może mogą się lokalnie przysłużyć. A nie było pomysłu pod tytułem Ola, tata mówi, że zostawi ci tę firmę. Nie, znaczy absolutnie myślę, że tutaj ścieżka przedsiębiorcza. Ja się mieliście w domu naradę w sprawie tego kandydowania? Czy oznajmiłam, że podjęłam pewną decyzję i pan ma córki, panie redaktorze, wie pan jakby... Nie dyskutuję, przyjmuję się rozkazy. To znaczy, z jednej strony tak gdzieś tam rodzina to zaakceptowała, ale z drugiej strony, tak jak rozmawiałam z nim, gdzieś tam, gdzieś jestem w deszczu rakiet, tak, na wschodzie Ukrainy na przykład, i
córka mówi, tak, że no, jakby zdecyduje się, że to jest czas, żeby wrócić, czas na inną zbroję, może na trudniejszą walkę, ale już nie będę w morzu rakiet, no to jakby pana córki powiedziały, jakby tato, będę teraz grać na banjo na ulicach Warszawy, a nie być na froncie w Bachmucie, tak? Myślę, pani, że pan również byłby... Ta metafora jest ryzykowna, bo to jest generał Jaruzelski kiedyś powiedział Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, który był ministrem sportu, towarzyszu Aleksandrze, chyba czas założyć większą zbroję. Założyć większą zbroję. No, oczywiście dla mnie to gdzieś tam jest no, taka zupełna metafora, ale widzę, że tutaj walką to nie będzie. To nie chodzi już o miny czy o rakiety, to chodzi o taki krąg nożowników czy żmije w ludziach, jak Oscar Wilde powiedział, że true friends stab you in the front, tak? I uczę się tych realiów, jednocześnie wiedząc, że są pewne rzeczy, do których ja nigdy nie chcę się posunąć, idąc innymi standardami. I ja naprawdę wierzę, że polityka, mimo tego, że nikt tak nie postrzega tego, że może się to wydać jakimś takim śmiesznym reliktem przeszłości, ale ja wierzę w to, że polityka może być najwyższą formą służby. Myślę, że takie osoby jak na przykład Janka Hojska, czy jak Adam Bodnar, tak, który wchodzi w ten świat, które całym swoim życiem dotychczasowym pokazały taką walkę o ideę, ale w połączeniu idea-pragmatyzm, tak, a nie jakiś naiwny idealizm, że da się to zrobić. I oczywiście to są jednostki, tak, ale być może jeżeli tych jednostek będzie coraz więcej, tak, jeżeli uda nam się zbudować zespoły oparte na zaufaniu, wydaje mi się, że zaufanie chyba w polityce to jest coś takiego na wagę złota po prostu, tak? Żeby mieć kilka osób, które można ufać bez granic. Przyszła tu pani z młodym człowiekiem, którego na pewno miałem jakieś okazje jakiś czas temu poznać. Dobrze rozpoznałem, że to syn słynnego eurodeputowanego i wybitnej dziennikarki. Tak, to znaczy jest u mnie w zespole, tak, jak mam czy to znajomy z Oxfordu? Miałam wykład na Anatolinie w szkole tutaj. Ja byłam w Odessie, w Ukrainie, wtedy zrobiłam online wykład dotyczący pomocy humanitarnej w College of Europe i bardzo dużo uczniów wtedy College of Europe w Anatolinie łącznie z Aleksandrem dołączyło do mojej walki, tak, więc jest u mnie w sztabie. I to, co jest chyba takie niesamowite, to do jednej rzeczy nie mam wątpliwości. Mam najbardziej wyjątkowy sztab w Polsce w tym momencie. Dlaczego? Dlatego po prostu mam... to jest abstrakcyjna sytuacja, ale budzę się rano, tak, i mam kilkanaście młodych osób na materacach, tak, u mnie w mieszkanku w lesie łagiewnickim w Łodzi, tak, które po prostu zjechały się z różnych części świata i z różnych części Polski, które, jak oni mówią, they don't have the skin in the game, bo nie są młodzieżówką. Ma pani tak. Własnych uchodźców teraz. Mam mamy, którym tak rano zabieram im paszporty i mówię, że mam ze mną pracować. Nie, ale naprawdę są to osoby, które są ideowe, które są merytoryczne, które są niezbrukane jakimiś interesami, interesikami i które naprawdę wierzą w to, że, które widzą jakieś światło nadziei w to, żeby się zaangażować. Teraz przed panią tak. Wizytę w Tarnowie. Jedzie pani do Tarnowa? Tak, oczywiście jadę z... Wszyscy kandydaci chyba jadą, tak? Ja mam nadzieję, że tak. Jadę z całym moim tutaj młodym zespołem i ja naprawdę wierzę, że jest to dla mnie wielki przywilej i wielki token zaufania, że ci młodzi ludzie są moimi przyjaciółmi, że we mnie wierzą. I jeżeli coś była jedną z tych rzeczy, która pomagała mi również obok poezji przetrwać na wojnach, to była przyjaźń. I to nawet podczas tych ataków, panie redaktorze, to, że oni byli przy mnie, tak, i po prostu i że razem wiedzieliśmy, że warto iść dalej, tak, i że walczy się nie tylko z wrogiem, który masz przed sobą, ale walczy się, bo kochasz to, co masz ze sobą. I naprawdę miałam głębokie takie poczucie. I mam ogromną nadzieję, że ich nie zawiodę i tego nie sprzeniewierzę. Żeby zostać księdzem, trzeba odczuwać podobno powołanie. A czy politykiem, polityczką? Czuje pani powołanie, tak? Ma pani to wewnętrzne coś, takie poczucie, to jest dla mnie, to jestem ja? To jest moja droga? Mam wielkie poczucie misji i to poczucie misji pewnie może być realizowane przy różnych narzędziach. Tak? Do tej pory to były narzędzia humanitarne, ale które ewidentnie są niewystarczające w tym momencie, biorąc pod uwagę wyzwania, które stoją przed Polską i przed naszym światem. I takim momentem dla mnie przelania się tej czary goryczy, kiedy powiedziałam sobie po prostu
no chyba pora zobaczyć o inne narzędzia, chyba pora wracać. To był teraz 14 stycznia, kiedy był taki masowy atak rakietowy na Ukrainie, gdzie zmienił się generał w wojsku rosyjskim i po prostu inny, sprytniejszy nieco atak bombardujący infrastrukturę cywilną w Ukrainie, gdzie jedna z rakiet hipersonicznych, tak zwany sztylet Kindziel, uderzyła niedaleko naszej bazy w Dnipro. Ja wtedy byłem w Kijowie, w takim centrum de facto tej humanitarnej dyplomacji dla szefów misji, gdzie pojechałam do mojego zespołu do Dnipro. Im się nic nie stało, ale poszłam na miejsce uderzenia. I kilka minut od naszego biura na pieszo, tak, wielka wyrwa w ziemi, taki duży postsowiecki blok zawalony, taka dziura wewnątrz, jakby jakaś bestia wygryzła po prostu fragment budynku, to potem było głośno w Polsce w mediach. Osoby uznane za zaginione, a po prostu ciała pod gruzami, tak, i tu jakieś dziecko przechodzi, jakiś piesek przechodzi, plac zabaw, sklepik obok, tak, życie toczy się dalej. I jedyne, co mogłam zrobić, paradoksalnie, mimo tego, że prowadziłam już teraz jeden z największych zespołów, miałam 260 osób, jak wyjeżdżałam z Ukrainy teraz, na wojnie na Ukrainie, to wszystko, co mogłam zrobić, to zapalić jakąś głupią świeczkę w hołdzie ofiarom. I panie redaktorze, ja nie chcę być w momencie, w którym za 4-8 lat, być może pogarszającej się władzy w Polsce, być może dalszej spirali po prostu spychania nas w jakimś autorytarnym kierunku Węgier czy Turcji, tak? Ja będę bandażować gdzieś kolejną ranę albo zaopatrzyć kolejny szpital gdzieś na jakimś dalekim froncie, wiedząc i plując sobie w brodę, że się nie zaangażowałam, że nie pozwoliłam w obliczu tych wyzwań w jakiś sposób zapobiec tam, tak? I my jako naród tak pięknie pokazaliśmy solidarność na początku tej wojny, tak pięknie po prostu przez takie pospolite ruszenie rzucając się do pomocy. I teraz ja naprawdę głęboko wierzę w to, że jesteśmy narodem ludzi dobrych, choć część z nas się pogubiła, ale głównie przez tą machinę po prostu kłamstw i propagandy. I teraz bądźmy też narodem ludzi odważnych, którym los naszej Polski nie będzie obojętny. Serdecznie dziękuję pani za rozmowę. Życzę sił w tych następnych tygodniach i później. I życzę pani, żeby gdzieś na przełomie października, listopada, pewnie tak to wypadnie, w budynku obok stanęła pani i złożyła poselskie ślubowanie. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Serdecznie dziękuję.